Słuchajcie, dzień dobry. W tym odcinku będziemy szukać starej, opuszczonej jednostki rakietowej na Śląsku. Szukając jednostki, znaleźliśmy jakiś stary zbiornik na wodę, chyba. Wygląda w nim tak. Ale zbiornik to jest pół biedy. Znaleźliśmy coś ciekawszego. Jakby ktoś miał problemy z odbieraniem programów jedynej słusznej telewizji, panie Marku, pan to pokaże. Tada. Słuchajcie, obywatel Jacek, który liczy na wasz abonament, pewno się ucieszy. Na razie zachwycamy się drzewem, przyrodą, ale tutaj za tymi krzaczkami coś nam się wyłania. Mamy jakiś fragment betonowego muru oporowego. I tam mamy jakiś... kolejne betonowe coś. Idziemy zobaczyć. Witajcie. Cześć kochani. Witamy was w pierwszym, powiedzmy, wspólnym filmie w tym roku. Kolega nam zaginął przez parę miesięcy, ale już się odnalazł. Niektórzy mówią, że Marek... Tak. Piankę do kawę latte nie robi mikserkiem, tylko młotem udarowym. Słuchajcie, to jest taki gość, który się ukrywa. Ale no nieważne, słuchajcie. Witamy was w naszym kolejnym odcinku. W tym odcinku postaramy się wam pokazać wnętrze jednej z opuszczonych baz lotniczych, w zasadzie baz wojsk rakietowych. Wojsk rakietowych znajdujących się na Śląsku. Cóż, czy nam się ją uda znaleźć? Chyba tak. Widać tak. Oglądajcie dalej. Spójrzcie, co tu leży. Dzięki dzikom znaleźliśmy bezpiecznik. Iluamperowy. No nie stwierdzimy tego tak. Trzeba by dokładniej wyczyścić. On tak przestanie tym ruszać, bo na Zoomie ja tego nie jestem w stanie ogarnąć. Pięknie. Słuchajcie, co to są za kawałki folii? Kolega Marek odpowie. Folii i plus to... To kiedyś była siatka maskująca. To jest. Cały ten teren był przykryty taką oto siatką maskującą. Tako rzecze on. No słuchajcie... Marek to jest nie byle kto. Bo byłem w takim wojsku. Jak pamiętacie ten odcinek, kiedy ustawiał na drodze kamyczki z określeniem, gdzie stały wyrzutnie? Gdzieś tu w linku będzie... Wiecie co, do tego filmiku. Dobra, tam w tym opisie będzie link do filmiku. Słuchajcie, znaleźliśmy inne wejście do tego, do tych pomieszczeń po wojskach rakietowych. Zobaczymy, jak to po prostu wygląda. Mam nadzieję, że specjalnie się nie upierdzielimy. Specjalnie nie. Oj, panie Matku. No duże, to był duży magazyn i prawdopodobnie takie były cztery. Powiem ci. Wejście do kabiny Amelia. Jest potencjał. Mnie cieszy.
Maj pan kamery. Weź mi pan mój plecak. I idziemy na dół. Kończymy ten odcinek. Odcinek, w którym pokazaliśmy wam opuszczone budynki starej jednostki rakietowej. Pokazaliśmy wam wnętrza schronów. Pokazaliśmy wam wnętrza pomieszczeń, gdzie trzymano pojazdy z wyrzutniami, czy też same pojazdy. Chcieliśmy wam pokazać dużo więcej, ale niestety nie możemy, ponieważ istnieje tam dalej zakaz filmowania, a to dlatego, że jednostkę zlikwidowano w 90... I nie chcemy się tam dostać. Tak jest, do tych. Jednostkę zlikwidowano w 98 roku i następnie miasto przejęło ten teren i zrobiło tam co, panie Marku? Areszt. Zakład karny. I w związku z powyższym część budynków dyrekcji koszarowych zostało pod ten zakład wchłoniętych. Fajnie, że oglądacie, subskrybujcie, trzymajcie kciuki. Lajkujcie. Tak jest. My lecimy dalej z naszymi głupimi pomysłami robić następne filmy. Do następnego. Cześć. Trzymaj proszę. Czas stąd wyjść. Zgaś światło. Słuchajcie, ta spina to nie działa. Jak nie działa? No nie działa. Czekaj, chodź, późno coś zaiskrzyło, nie czekaj. Między czym? Widzicie? Działa.